Witam Państwa serdecznie z tej strony Przemysław Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam Państwa na rozmowę dwóch polityków, ale nie tylko o polityce, a raczej właśnie o życiu codziennym. No wiadomo, w tym momencie mamy mundial. Może będzie okazja na ten temat porozmawiać, ale tutaj przedstawiam swojego niejako gościa, Piotr Apel. Dzień dobry. No mam nadzieję, że o mundialu niewiele, bo już mundial się skończył nie tylko dla nas i dla Niemców, ale myślę, że jeszcze parę drużyn będzie przeżywać dramaty swoje. Ale są pewne rzeczy, które się dzieją równolegle i myślę, że fajnym tematem, zwłaszcza, że będziemy oglądani w internecie, będzie to, co dzieje się z internetem, co dzieje się w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim z pewnymi regulacjami, które powstają. Mieliśmy rozmawiać nie tylko o polityce, a tutaj bardzo sprawnie przeszedłeś do wątku politycznego. No nie polityczne, ja jeszcze, to jest przecież, nie ma barw partyjnych, no wszyscy musimy bronić internet. Ale jak tylko słyszymy Komisję Europejską, to wiadomo, co kto ma na myśli na ten temat. Ja jeszcze najpierw wrócę troszeczkę do mundialu, no wiem, że ty lubisz, aczkolwiek byłem przekonany, że sprytnie na tematy sportowe związane z rugby, nie rugby, podkreślamy tutaj, to jest ta terminologia, duża różnica. Mówiłem, że trenowałeś swego czasu ten sport i może będzie jeszcze okazja dzisiaj o tym porozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o internet, to tym razem odpowiem jak taki rasowy polityk, że my jako Prawo i Sprawiedliwość, tak, nie uciekniemy tutaj od naszych afiliacji politycznych, partyjnych, jesteśmy jak najbardziej przeciwko rozwiązaniom, które są przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską postulowane. No to jest tylnymi drzwiami niejako wyjście podobnych rozwiązań, wejście w życie, co by w akta, i my jako Prawo i Sprawiedliwość... Może szpilkę. Tak bardzo wam się to nie podoba, że aż przedstawiciel nie wziął udziału w pracy komisji i nie głosował przeciw i w związku z tym projekt przeszedł. Proszę nie oskarżać, że akurat przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mają taką moc sprawczą, czy w zależności od tego, czy będą, czy nie będą. Różnica była tylko tam kilku głosów, a waszego przedstawiciela żadnego nie było na tej komisji. Ale więc... na szczęście to jest, że tak powiem, jeszcze wstępny projekt i mam nadzieję, że on będzie... Ja to tylko mówię, żeby się zmobilizować, żeby wszyscy przyszli. Nas młodych tym bardziej, wydaje mi się, czy to polityków, czy też mówmy się, my mieszkańców obywateli państwa polskiego. Wszyscy mamy świadomość, jak duża pozytywny przekaz płynie z internetu i chyba bylibyśmy ostatnimi osobami, które by chcieli w jakikolwiek sposób cenzurować czy kontrolować. To prawda, myślę, że ciebie nikt o to nie oskarży. Tylko pytanie, jak dużo młodych polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy w ogóle młodych polityków w Parlamencie Europejskim jest, bo co do tego mam poważne wątpliwości. I słysząc na przykład Zwiewkę, posła eurodeputowanego Platformy Obywatelskiej. Z innego pokolenia. Zdecydowanie, bo to aktywność zawodową lata 80. to wszyscy tak pamiętamy. Dziennikarz. Tak. Ale w mundurze. To on broni tych zapisów jak niepodległości, mówiąc, że tu trzeba ukrócić to złodziejstwo i piractwo. Na szczęście aż tak daleko nie sięgają wasi politycy, twoi politycy, twoi przedstawiciele, nasi przedstawiciele jako polskie, ale z twojej partii. Tak. No ale sam fakt, że jakby unikają wzięcia odpowiedzialności, powiedzenia tak, te przepisy proponowane przez duże korporacje wydawnicze, głównie niemieckie, nie są dobre dla Polski. No jest smutne. No. Znaczy ja tutaj nie chcę jakąś specjalnie prywatą tutaj wyjeżdżać, ale ja przypomnę wypowiedź swojego ojca 2 dni temu, który w sposób jasny powiedział, że my jako Prawo i Sprawiedliwość, ja tutaj mogę w imieniu swojej partii powiedzieć, że na dzień dzisiejszy te rozwiązania, które są przez Unię Europejską proponowane, są kategorycznie nie do przyjęcia. I to nie jest temat... Ale to nie tylko słowa, tak, nie? Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że to nie jest spór polityczny tak naprawdę, bo to jest bardziej kwestia swobody dostępu do informacji. Wiadomo, że również w internecie są pewne treści, które nie do końca są, że tak powiem, nie wszystkim się podobają. Rzeczywiście fala fake newsów, fala hejtu, która się rozlewa i rzeczywiście powinniśmy rozmawiać, tylko że ja bardziej oczekiwam, że to będzie rozmowa, nie wiem, fachowców, osób, które rzeczywiście tym internetem zajmują się w sposób zawodowy, a nie nas polityków, którzy tak naprawdę usiłujemy każdą dziedzinę życia Polaków, regulować. Że tak powiem. Znaczy, to jest różnica w filozofii, bo albo regulujemy, jakby cenzurując wcześniej, albo post. Ja, jeżeli już, to byłbym za pewnymi ograniczeniami post. Jeżeli pojawia się kłamstwo, no to wtedy zwracamy się z prośbą o usunięcie kłamstwa i te kłamstwa są usuwane, a nie na wszelki padek, jakby to było kłamstwo, my najpierw to musimy to sprawdzić, zanim się opublikuje, bo to cała magia internetu, cała ta wolność internetu może być drastycznie ukrócona i wytracona i szkoda. Natomiast mam nadzieję, że to, co się stało, ta praca w komisji,
komisji, bo tu nie tylko wasz przedstawiciel Przytaleb, nie przyszedł przedstawiciel SLD, nie przyszedł przedstawiciel Wolności, co wydaje się jeszcze bardziej absurdalne. Więc w sumie 3 głosy na 5 głosów różnicy, to sami Polacy. Że to wszystko zmobilizuje tych polityków do tego, żeby w sali plenarnej, jak będzie to głosowanie w lipcu, no, staną po stronie obywateli i internautów. Bo... I być może właśnie to, że nie wszyscy przedstawiciele z Polski brali udział w tej dyskusji, to tylko się zmobilizuje Polaków, polskie społeczeństwo, również polskich polityków, żeby bardziej aktywnie się zaangażować w ten problem, który czasami on nie jest zauważany. Wiadomo, że to też jest dużo kwestii technicznych. My mamy świadomość, jak czasami czytamy kwestię, na przykład ostatnio się interesowałem geolokalizacją, czyli pozytywnym aspektem Unii Europejskiej, czyli tego, że różne treści cyfrowe będziemy mogli korzystać niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, w Niemczech, czy we Francji. Chociażby taki serwis Netflix, jeżeli tutaj taką, może powiedzieć, małą reklamą tutaj. Dobrze, powiem o HBO. Będziemy mogli niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, będziemy mogli korzystać, jeżeli jesteśmy subskrybentami danej usługi. Ale tak jak mówię, to są kwestie techniczne, które często są dosyć ulotne i szczegółowe. I tak jak powiedziałem, uważam, że my jako politycy powinniśmy, że tak powiem, bardziej kierunki nakreślać, a nie być osobami, które będą decydowały o każdym aspekcie, jeżeli chodzi o aktywność sieci. Tym bardziej jeszcze ostatnie zdanie dodam, a mianowicie dobrze o tym wiemy, że kwestia fake newsów, z jednej strony tak najbardziej jest kwestia rzetelności informacji, które pojawiają się w mediach, ale również niezależności tych mediów. Wiadomo, że w bardzo prosty sposób można byłoby cenzurować, kneblować usta na różnych poziomach, czy to lokalnych, czy to ogólnokrajowych. Zgadzam się z tą, że kierunki to jest okej, tylko co dalej? Znaczy nadal musi być jakaś postać regulacji i wiele regulacji, które słowo regulacja się generalnie jest peryratywne i źle się kojarzy, no przynoszą korzyści. No to jest kwestia w samej Unii Europejskiej, to jest kwestia mniejszych opłat za telefony, kwestia właśnie tych wspólnych usług, kwestia wtyczek do telefonów, tego jest całe mnóstwo i to musi być w jakiś sposób zapisane. Ale mi podoba się w Parlamencie Europejskim i w tym całym funkcjonowaniu Unii Europejskiej to, że takie procesy trwają. To znaczy, że nie ma takiego wielkiego hura, robimy, tylko proces jest na tak długo rozłożonym czasie, na tyle długo, że można o tym dyskutować w zasadzie w każdym kraju i przez dobre miesiące. Teraz sprawa tego zapisu akta, no, ostrzegają, że na początku lipca ma być rozważana. Ja nie sądzę, myślę, że dopiero w październiku. Natomiast ona już trwa dobre parę miesięcy i wiele osób zdążyło się do tego z tym zapoznać, do tego zaczytać. A w Polsce bywa różnie, wiesz o tym. To może powrócimy do tematu. Powrócimy może do tematu sportowych. Znaczy, niestety, jak spotyka się dwóch polityków, to nawet jakbyśmy rozmawiali o piłce nożnej, tak jak dzisiaj zaczęliśmy, to zaraz idziemy na temat procesu legislacyjnego, tak? Poszczególnych komisji. Ja wiem, że tutaj wydaje mi się, że dotykasz wątku, który miał miejsce całkiem niedawno, czyli zmiany ustawy o IPN-ie. Wiadomo, że faktycznie tutaj był ekspresowy tryb tej zmiany, ale patrząc chociażby na reakcję międzynarodową, uważam, że my czasami nie powinniśmy patrzeć na partyjne nasze afiliacje. Czy tutaj może w przypadku Kukizo to nie jest partia, tylko stowarzyszenie, tak jak zawsze, tak, zawsze podkreślacie. Ale patrząc na interes państwa polskiego, my mamy pełną świadomość, że Prawo i Sprawiedliwość przez wielu naszych wyborców może być negatywnie tutaj postrzegane w związku z tym takim trybem, chociażby trybem. Wydaje mi się, że to nie chodzi o treść. Nie chcę drążyć tego tematu, bo myślę, że nie jest dla ciebie przyjemne to, że jako poseł zostałeś potraktowany jak maszynka do głosowania. Ja zresztą też, tylko ja mogę się na to oburzać i denerwować. To Robertowi Winnickiemu możemy tak, dużej... To prawda. Zakłócił ten proces wyborczy. Przyspieszając go nieco. Natomiast rzeczywiście to było dość takie deprymujące i nieprzyjemne, jeśli chodzi o poczucie szacunku do parlamentaryzmu. Nagle okazuje się, że władza wykonawcza jest w stanie zmusić władzę ustawodawczą do przeprowadzenia czegoś w trybie absolutnie ekspresowym, absolutnie niespotykanym do tej pory. Już niezależnie co to jest. I we mnie to zbudziło bardzo duży sprzeciw, taki
taki strach, że tak naprawdę to można się zastanowić, czy my w ogóle potrzebujemy parlament, skoro i tak jesteśmy tylko maszynką do głosowania. To znaczy, na pewno możemy historycznie patrzeć na rozwój polskiego parlamentaryzmu, że na pewno w latach 90. wpływ polskiego parlamentu był znacznie większy. No to było też związane z różnymi koalicjami, które, no tak. Ja nie chcę o tych pierwszych parlamentach przypominać, 91-93 rok wybory, czyli to były koalicje wielu ugrupowań, ale faktycznie ten tryb mógł budzić pewnego rodzaju sprzeciw, może złe słowo, ale taką no, niechęć na przykład ze strony opozycji. Chociaż ja przypomnę, wrócę do ostatnich wyborów parlamentarnych. Tak często akurat Kukiz tutaj się jak najbardziej uczciwie wasze środowisko polityczne do tych zagadnień podchodzi, ale tak często ze służb opozycji totalnej słyszymy słowa o demokracji, o łamaniu tej demokracji, a ja przypomnę, że koniec końców to jednak my jako parlamentarzyści wszyscy jesteśmy reprezentantami polskiego narodu i mamy pełną wolę, jeżeli by w Prawie i Sprawiedliwości nie było potrzeby, byłaby potrzeba, uznalibyśmy, że inny tryb byśmy użyli do procedowania akurat tej ustawy, to byłby inny tryb wybrany. Po wewnętrznej dyskusji chociażby na klubie parlamentarnym, pomiędzy poszczególnymi posłami, wiadomo, że to nie było tak, że nagle zostało to wrzucone, tylko ta dyskusja się odbyła. Uznaliśmy, że to jest sprawa tak ważna z punktu widzenia pozycji państwa polskiego na arenie międzynarodowej i już pewnego rodzaju, jak na razie tylko i wyłącznie słowne korzyści, że tak powiem, czerpiemy. Uważam, że było to ważne, żeby to przeprowadzić w sposób jak najszybszy, a niestety ja się w dużej mierze jak najbardziej przyjmuję tutaj tą krytykę, no przecież od tego jesteśmy, żeby właśnie rozmawiać również na ciężkie tematy, ale zwróć uwagę, że duża część opozycji, tak już nie będę mówił konkretnych środowisk politycznych, bardzo często używa tą debatę parlamentarną tylko i wyłącznie po to, żeby zestabilizować proces legislacyjny, żeby w sposób taki sztuczny nakręcać atmosferę. Takie jest zbójeckie prawo opozycji. Powiedz, ty byłeś w poprzedniej kadencji w opozycji. I cóż więcej może robić opozycja? Nie, właśnie podkreślać swoją odmienność stanowiska, swoje inne stanowisko lub kontestować to, co robi partia rządząca. Takie jest prawo demokracji i tak to wygląda. I jako wyborca ocenia, czy to ma sens. Oczywiście, i wyborca ocenia, czy to jest fajne, czy niefajne i czy to mu się podoba, czy nie. Zostawmy. Ale nie boisz się tego, że za chwilę, może za następnej kadencji, może za dwie kadencje, przyjdzie inna władza i myśli, że nie będzie wykorzystywać tych furtek, które zostały otworzone. Ja powiem więcej. I pierwsze, co zrobi, to zmieni Trybunał Konstytucyjny, zmieni Sądy Najwyższe, a później jeszcze będzie skracać dyskusję. Coraz bardziej brniemy w te tematy, ale to bardzo dobrze, bo właśnie o to chodzi. Nie chodzi o bieżącą politykę, ocenę, tylko chodzi o pewne otwieranie furtek do zmiany. Ja pamiętam, ja byłem rzeczywiście posłem 2 lata poprzedniej kadencji i faktycznie mnie to mierdziło, że my jako Prawo i Sprawiedliwość mamy niewielki wpływ na to, co się dzieje w Polsce, praktycznie zerowy wpływ na proces legislacyjny. Ja pamiętam, byłem w tej komisji Przyjazne Państwo, ona się była deregulacyjna, nadzwyczajna. Ja pamiętam, jak była dyskusja na komisji, jedna z posłanek Platformy, nie powiedziała tego oczywiście do mikrofonu, ale tak w prywatnej rozmowie do koleżanki, ja się śpieszę do kosmetyczki, także już kończmy tą farsę. Tak i rzeczywiście 2 minuty później była komisja skończona w trybie nagłym, czyli tutaj głosowanie, że koniec dyskusji, przechodzimy do głosowania całości projektu. Ja mogę powiedzieć jedno, faktycznie to jest naturalną, prawda, rzeczą, że jeżeli ktoś jest bezsilny, to będzie to emocje wywołało. Tylko zwróćmy uwagę na 2 kwestie. My jako Prawo i Sprawiedliwość nie doprowadziliśmy do takiej hucpy, jaka miała miejsce w tym parlamencie, czyli blokady i mównicy. I to niejednokrotnie były takie kwestie, czy blokady całego Sejmu. Platforma Obywatelska oprócz tego, że używa sloganów takiej narracji bardzo abstrakcyjnej, wydaje mi się, dla większości społeczeństwa, łamaniu konstytucji. Ja przypomnę na mojej alma mater, Uniwersytet Wrocławski, na Wydziale Prawa i Administracji, bodajże na 4 albo 3 piętrze jest Wydział Prawa Konstytucyjnego i w gablotce, to jeszcze było za rządów Platformy Obywatelskiej, był taki artykuł Rzeczpospolitej, który mówił, że jest 200 wyroków Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności poszczególnych ustaw z Konstytucją, które nie są w żaden sposób wdrażane w życie. I jeżeli teraz ta sama Platforma Obywatelska, i to nie tylko dotyczyło Platformy, tylko jeszcze poprzednich czasów, zapewne Prawo i Sprawiedliwość były takie wyroki dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, niektórych rozwiązań legislacyjnych, za SLD było, działo się dokładnie tak samo, ale jeżeli my jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy za to krytykowani. I zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz, że my staraliśmy się wszystko, żeby rozmowa na temat naszej codzienności, czyli pracy legislacyjnej odbyła się w polskim parlamencie. To, że Platforma wyprowadza ludzi na ulicę, to rzeczywiście jest prawo opozycji, ale jeżeli do tego jeszcze angażuje różne międzynarodowe instytucje, to ja uważam,
uważam, że powinniśmy powiedzieć temu dosyć. Akurat tobie nie muszę tego tłumaczyć, rozumiem, tak? Bo wiadomo, że wasze środowisko stara się mieć dystans do tego wszystkiego i, że tak powiem, nie być... państwo i te mechanizmy państwa, które trzeba moim zdaniem stworzyć od nowa i albo stworzyć jakieś stabilność taką, która będzie powodować, że niezależnie kto będzie u władzy, państwo będzie funkcjonować dobrze i na rzecz obywateli, czyli stworzyć jakiś taki silny mechanizm, który nie będzie zmieniany co 4 lata, na przykład zmiana cała kadra urzędnicza i to jeszcze dobrana z jak leci, bo to tak się dzieje. Ale to na dzień dzisiejszy, my właśnie robiąc tą wielką zmianę w różnych dziedzinach życia w Polsce, często spotykamy się z takim powiedzeniem nie, bo nie. Jaką alternatywę ma Platforma Obywatelska? Platforma Obywatelska było jak było. My przecież jako Prawo i Sprawiedliwość przeciwko temu procesowi. Dlaczego chcecie się porównać do gorszego? Znaczy porównać się do lepszego Kukiz 15. My no mamy alternatywę, ale lepszą alternatywę. Ale takiej narracji, a my mamy jeszcze lepszą. A jest, szkoda, nie, że nie ma nas tutaj 5, to każdy by wstawał tutaj z PSL-u ze sceny. Mówił, że... Ja bym ostatni i miałbym najlepszą. Ja bym się wepchał tutaj przed kamerę, że jednak jesteśmy lepsi. Także kończąc, wróćmy do początku, czyli do mundialu. Niestety... Polska gra jeden dzień dłużej niż Niemcy. I tak, tego się trzymajmy. Tak, i to jest jedyny optymistyczny akcent naszego udziału, ale miejmy nadzieję, że w następnych imprezach w randze mistrzowskiej przede wszystkim się znajdziemy, bo tu samo to, że awansowaliśmy, to też nie zapomniałem, to też był sukces. Być może te nasze oczekiwania polskiego społeczeństwa były trochę po latach takiej posuchy, ale po fajnym ostatnim euro były trochę na wyrost i miejmy nadzieję, że trzymajmy kciuki za naszych nie tylko piłkarzy, ale również reprezentantów innych drużyn. Teraz przecież siatkarze też mają osiągnięcia. W spadach zespołowych na szczęście po wielu latach takich nie najlepszych jest coraz lepiej. Nie będę mówił, że to jest zasługa Prawa i Sprawiedliwości i na zakończenie oddam tobie głos. Ja mam nadzieję, że tych kontraktów reklamowych będzie mniej trochę dla piłkarzy i będą mieli trochę więcej czasu na takie skupienie się przed meczem jak Niemcy, chociaż to nie wiem, czy to dobry przykład. Nie wiem, czy zwrócić uwagę, że Niemcy przed samym mundialem nie spotkali się z rodzinami, nie spotkali się z mediami, tylko byli zamknięci dwa tygodnie i skupiali się przed walką, jak widać, to nie pomogło, więc może jakiś złoty środek byłby tym najlepszym rozwiązaniem. Tak czy inaczej, trzymamy kciuki za 2 lata na euro. Jak najbardziej. Jakby prezes Boniek poszukiwał tutaj jakiejś myśli tenerskiej, nowatorskiej, to widzę. Mamy już tutaj jednego kandydata. Ale chętnie napiję się z kawy. Jeżeli będzie pani poseł Pawłowicz również, to w trójkę. Będę zaszczycony z czwórkę, tak? To będziemy zaszczyceni. Dziękuję serdecznie. Dzięki.